Jeszcze raz mówię Państwu dobry wieczór. Katarzyna Głyska, witam serdecznie. Komentatorzy mieli być i są. I mam nadzieję, że się zobaczymy, usłyszymy. O, i na razie się widzimy. Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk. Witam serdecznie obu panów. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, jest deklaracja bardzo stanowcza pana ministra Zbigniewa Raua, szefa polskiej dyplomacji. Po naradach w Brukseli pan minister Rau mówi o tym, że są kraje, które zupełnie wprost mówią o konieczności i oczekiwaniu zniesienia weta. Zresztą to chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Pan kanclerz Scholz ostatnio też to mówił właśnie bardzo otwarcie. Ale polskie stanowisko jest stanowiskiem negatywnym. I pan minister Rau mówi, że są inne państwa, które też podchodzą do tego dokładnie tak jak my. I ja bym panów chciała zapytać o to, bo co to oznacza, to mniej więcej wiemy, tak? Bo tracimy możliwość weta, czyli zablokowania skrajnie niekorzystnych dla nas rozwiązań, więc tak naprawdę te skrajne, jest taka możliwość, że ktoś skrajnie niekorzystne dla nas rozwiązania po prostu będzie wprowadzał i się niczym nie przejmował. No ale mamy też w tej chwili pewien rodzaj szantażu. Ja powrócę do wypowiedzi pana kanclerza Scholza, który mówił, że no, Europa na nowe czasy musi być właśnie większościowo głosować, bo to jest takie szybsze, sprawniejsze, pach, pach i do przodu, nie trzeba tam się naradzać niż nic uzgadniać. Bo jeżeli tak się nie stanie, no to nie będzie można nowych członków wprowadzić, no bo jak to jeszcze bardziej komplikować nowymi członkami, jeszcze dłużej prowadzić negocjacje. No strasznie skomplikowana sytuacja. Jednym słowem, próba postawienia nas na takiej pozycji, że albo zgadzamy się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, ale oddajemy własny los w ręce polityków w Berlinie. Marian Kowalski, jak na to patrzy? Ja uważam, że żadni nowi członkowie do Unii Europejskiej nie będą wcale przyjęci. To jest tylko mamienie tamtejszych społeczeństw taką wizją. Społeczeństwa tamte są równie naiwne jak Polacy przed wejściem do Unii i opowiada im się różne takie słodkie historyjki, no, które trudno jest zweryfikować. Także od razu powiedzmy sobie szczerze, nikt nie ustąpi żadnych miejsc w Europarlamencie, zwłaszcza takiemu państwu dużemu jak Ukraina, a na pewno takim drobniejszym państwom jak państwa bałkańskie. To jest oczywiste. No i mnie wcale nie dziwi to, że teraz Niemcy chcą pod swoje dyktando realizować dalsze plany pokojowego podboju Europy tym razem. To jest naturalna konsekwencja. Wiemy doskonale, że gdy Prusy postanowiły podporządkować sobie inne państwa niemieckojęzyczne, z którymi do tej pory wojowały, tak jak na przykład Saksonia, no to zaproponowały wspaniałe, korzystne dla wszystkich rozwiązanie, czyli Unię Celną. Do tej pory to ta niezliczona ilość mniejszych i większych państwek niemieckich pobierała na swoim terytorium nawzajem cła, no to utrudniało rozwój gospodarczy. Zniesienie ceł miało ożywić rozwój gospodarczy wszystkich uczestników tego projektu. Oczywiście, ale pobierano cła zewnętrzne, a te pieniądze z ceł zewnętrznych, proszę zgadnąć, jakie państwo dzieliło. Najsilniejsze, czyli Prusy. I wtedy to Prusy mogły sobie zagłodzić finansowo niepokorne państewka niemieckie, a te państewka, które im się podobały, no dostawały więcej pieniędzy. Skąd my to znamy? Także Niemcy po raz kolejny budują swoją pozycję mocarstwową. No już tym razem całe Niemcy są zjednoczone. To podobne mechanizmy stosuje się wobec innych państw. No wiemy, że Unia Celna obowiązuje w Unii Europejskiej, to jedni się cieszą, ale pieniądze dzieli nadal kto? No tym razem dla niepoznaki Bruksela, ale według sznytu berlińskiego. Historia się powtarza i Polacy w najlepszym wypadku będą mieszkańcami nie żadnego państwa federalnego Unii, bo Unia już jest państwem federalnym, tylko generalnej guberni. Nowej generalnej guberni, czyli obszaru o, że tak powiem, drugiej prędkości.
No to Paweł Piekarczyk, ten sam temat. Zresztą wiele wyzwań by czekało przed takim nowym kierownictwem, jak to kanclerz powiedział Scholz, moralnym chyba Europy, no bo straszne matki tutaj katoliczki grasują w tej Polsce, to w ogóle fatalna sytuacja zupełnie, więc trzeba dużo, dużo pozmieniać, no więc to też taka możliwość szybkiego głosowania i szybkich zmian bardzo by się przydała, biorąc pod uwagę jeszcze inne zmiany, które są proponowane, czyli rozszerzenie, już jakby objęcie tak naprawdę kompetencjami Unii Europejskiej prawie wszystkich dziedzin funkcjonowania państwa. Zdaje się, że na razie po część ochrony zdrowia Komisja Europejska jakoś nie sięga, tylko po część. Bo część przecież stanowi prawo człowieka i wiadomo, że sprawy aborcji czy zmiany płci to jest jakby zupełnie inna sprawa. To jest absolutny priorytet w Unii Europejskiej. Tam raka można nie leczyć, ale hormony muszą być. Pawle, jak ty na to patrzysz? Ja muszę przyznać, że ja w tym referendum, które było tam wiele lat temu przy wstępowaniu do Unii Europejskiej, zagłosowałem przeciwko wstąpieniu do Unii Europejskiej. Dokładnie z tego powodu, że obawiałem się, że będzie tak, jak jest teraz. Jakby te wszystkie powody się całkowicie zmaterializowały i one jakby okazało się, że to jakby w pewnym sensie nie taki diabeł straszny, bo to przy okazji niesie pewne pozytywne efekty i pewne pozytywne trendy jakby udało się przy okazji zrealizować. To oczywiście przeciwnicy powiedzą, że wbrew Unii Europejskiej, zwolennicy będą mówić, że dzięki Unii Europejskiej, jak zwykle pewnie jakby wszyscy mają rację w jakichś tam różnych obszarach. Natomiast myślę, że dopóki istnieje prawo weta, które jest, to jakby temat jest pusty. No chyba, że pan Tusk wygra wybory ze swoimi jakby towarzyszami. Wtedy on się na to zgodzi. To między innymi o tym są te wybory, które będą w Polsce za parę miesięcy. Między innymi o tym, czy będziemy mieli przy wszystkich swoich wadach rząd, który nie chce, jakby nie zgodzi się na tego rodzaju federalizację, na przykład polegający w pakiecie z oddaniem władzy nad lasami, czyli pewnie 1/3 terytorium Polski, w pakiecie z pewnymi zmianami natury prawno-obyczajowej, bo przecież to prawo ma wymuszać zmiany obyczajów. Przecież to wszystko ma się dziać. Oni jakby są skłonni to w ten sposób oddać. Dlatego ja bym tu niezwykle bardzo mocno na to uważał. Ale uważam, że dopóki mamy do czynienia z rządem Zjednoczonej Prawicy, z tym rządem, który mamy w tej chwili, jesteśmy, ponieważ istnieje prawo weta, jesteśmy bezpieczni. To znaczy uważam, że tego po prostu nie zrobią. I zmieniamy temat w pewnym sensie, bo on jakoś tam dotyka też instytucji Unii Europejskiej. Komisja Parlamentu Europejskiego przybyła do Polski, jak zawsze bardzo zatroskana wszystkim, co się w Polsce dzieje. Nawet podobno rozmawiali ci uczestnicy owej delegacji z mediami, które mają być straszliwie przez władzę dyktatorską tutaj traktowane. To chyba TVN był, Gazeta Wyborcza i Portal Onet, albo jakoś tak, w innej kolejności. No ale również były rozmowy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem, szefem resortu edukacji i nauki. I tam straszną rzecz pan minister powiedział. Otóż powiedział, że w czasie wojny w tym budynku, w którym dziś mieści się Ministerstwo Edukacji i Nauki, była siedziba Gestapo i tutaj mordowali Niemcy mordowali Polaków. Burza
potworna. Panie z komisji, z delegacji, z parlamentu, no, bardzo zniesmaczone. Miał być grubiański przez to pan minister, ale nawet dzisiaj pani poseł Sowińska z Lewicy mówiła, że w ogóle to jest w ogóle straszne, jak tak można do ludzi mówić. Przecież każdy mordował. To znaczy, że Polacy też mordowali i to nawet nie tylko w czasie II wojny światowej, w ogóle mordowali, bo generalnie ludzie mordują, więc nie można nikomu nic, żadnej zbrodni, nawet ludobójstwa wypomnieć, jak na to patrzy Marian Kowalski. No też bez zdziwienia. Wiemy doskonale, że to nie po raz pierwszy taka inspekcja robotniczo-chłopska przyjechała do Polski, jakieś tam komisje weneckie przyjeżdżały z gotową tezą, niejaka Jurowa była zresztą niepotrzebnie witana kwiatami, aferzystka, która spędziła też sporo czasu za kratkami. Teraz przyjechała kolejna inspekcja robotniczo-chłopska i stanęła w obronie najwybitniejszej naukowczyni tutejszej polskojęzycznej, która jest przedstawicielką takiego nowego nurtu pseudonauki, który ja nazywam grosizm engelkingizm. I ta pseudonauka zastąpiła marksizm, leninizm, ale ma dokładnie taki sam cel, czyli trzymanie za mordę Polaków i doprowadzanie do władzy nad krnąbrnymi Polakami takich polityków o takim kręgosłupie moralnym, jak kiedyś Bierut i Gomułka, a dzisiaj Tusk i jego towarzysze. To, że akurat minister Czarnek powiedział prawdę, to się nie mogło podobać, no ponieważ wiemy doskonale, że Hitler był Polakiem, a oddziały SS były zaludnione głównie przez Polaków. To tak grosizm engelkingizm takie tezy będzie stawiał. Tymczasem wiemy doskonale, że Polska była jedynym państwem w czasie II wojny światowej, które nie wystawiło pod rozkazy niemieckie swoich jednostek SS. I nie miało rządu kolaboracyjnego. To mało kto może o tym się pochwalić, a najliczniejszą grupą przebranych w niemieckie mundury żołnierzy byli jacy żołnierze? Renegaci z Armii Czerwonej. To ich tam było najwięcej, ale byli i Belgowie, i byli Holendrzy, i Francuzi, i Norwegowie, i inne wyrodki. Polaków tam nie było, stąd Niemcom się to w tworzeniu IV Rzeszy taka sytuacja nie podoba i trzeba nowego Bieruta, czyli Tuska przywrócić, żeby Polaków w ramach ideologii grosizmu, engelkizmu doprowadził do ładu. I Paweł Piekarczyk. To więc przyszły takie czasy, czy przyszedł taki moment w naszej historii, kiedy trzeba, kiedy jakby takie zdanie, że dżentelmeni nie dyskutują o faktach, trzeba wykładać, no, wyjaśniać, co ono znaczy. I niestety pan Czarnek, pan minister Czarnek, pan profesor Czarnek, jakby zderzył się z taką rzeczywistością, w której on mówi o faktach i to zostało przyjęte nie tylko z dyskusją, ale to zostało przyjęte również jako pewna potwarz, jako coś, co w ogóle nie powinno się było zdarzyć, bo już jakby o tych faktach się nie tylko dyskutuje, ale po prostu się je to jakby wyklucza z debaty, po prostu się ich jakby zakazuje rozmowy na ich temat, znaczy zakazuje się podawania tych faktów. Myślę, że w tym sensie jesteśmy znacznie dalej. I to zdanie, jak mówię, że dżentelmeni nie dyskutują o faktach, zaczyna przechodzić przynajmniej w pewnym świecie, w pewnym kawałku świata do zamierzchłej przeszłości. A szkoda, bo w tym świecie, w którym właśnie tak będzie, będzie niezwykle nieprzytulnie żyć. I to jest, ja bym to dał do myślenia. To znaczy my wszyscy w Polsce wiemy, a przynajmniej wydaje się, że większość z nas wie, że w 1939 roku napadły na nas Niemcy, taki kraj etnicznie jakby jednorodny, co więcej trzymający różne mniejszości etniczne własne w obozach koncentracyjnych, żeby było jeszcze czyściej, napadł na Polskę, która była wielokulturowa, wielonarodowa i co więcej, byłaby się pewnie w jakiejś części obroniła, gdyby nie napadła na nas również Rosja, w tym momencie sowiecka. I oni się jedni z drugimi na wyścigi
jak powiem, Polaków mordowali na co okrutniejsze sposoby. Ja myślę, że taka dyskusja, która z tych okupacji była okrutniejsza, jest absolutnie jałowa, bo ja nie wiem, jak porównać życie w łagrze na Kołymie z życiem w obozie Ravensbrück na przykład, albo Gusen II w Austrii, jakby się kto pytał. I to wszystko jest jakby, jeżeli takie rzeczy się próbuje kwestionować w czasie, kiedy żyją jeszcze ludzie, którzy to przeżyli, to jakby bezczelność tego wszystkiego jest taka, że my nie rozmawiamy na temat, nie wiem, czasów odkrywania Ameryki czy czasów zamierzchłych zupełnie, tylko my, jakby oni mają czelność robić to wszystko podczas, gdy żyją jeszcze bezpośredni świadkowie albo ich dzieci. To jest coś niebywałego, to jest bezczelność, to jest jakby, moim zdaniem, to jest czyste zło, to co oni robią, to jest jakby tego rodzaju, to jest czyste zło, które prowadzi to aż nie umiem sobie wyobrazić do czego. I proszę na to, proszę Państwa, bardzo na to uważajcie, bo przypomnę, że w czasach, kiedy byłem młody, mówiło się, że dżentelmeni nawet nie dyskutują o faktach. Już nie mówię o tym, żeby je negować, żeby im zaprzeczać i żeby wobec bezpośrednich świadków tej historii mówić, że było inaczej. Panowie, ja spoglądam na zegar, dosłownie chwilę jeszcze mamy, więc dosłownie jednym zdaniem, bo zapadł wyrok w sprawie takiego człowieka, mężczyzny, który każe na siebie mówić Małgorzato, ale po francusku. I tam te wyroki zapadły w zasadzie w zawieszeniu. Oni przecież zostali skazani za to, że napadli, zniszczyli, pobili kierowcę furgonetki organizacji Pro-Life, no, dlatego że im się nie podoba, że są ludzie, którzy uważają, że innych ludzi nawet w wieku płodowym mordować nie można. No ale na sali sądowej ci podsądni, w zasadzie skazani, krzyczeli, że i tak będą robić to samo i tam jeszcze parę innych wyzwisk wobec sądu. To jest zupełnie niesamowite, dlatego że mamy sytuację taką, w którym skazany deklaruje, że i tak dalej będzie bił ludzi i na nich napadał i nie ma z tym problemu. Dosłownie po jednym zdaniu Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk w tej kolejności. Panie redaktor, ja przez 8 lat byłem włóczony po sądach tylko dlatego, że no, prokuratura odpowiednio spreparowała przeciwko mnie akt oskarżenia. Ostatnio stanęła jako przedstawiciel sprawy tak zwanego ośrodka monitorowania czegoś tam na podstawie tak lipnych dowodów, zresztą fałszywych dowodów składanych w sądzie. No, 4 lata mnie to kosztowało i trochę nerwów. A państwo polskie to kosztowało sporo pieniędzy. Ja nie wiem, jakie wyroki zapadły, nie śledzę tej sprawy, jednak uważam, że... Około roku w zawieszeniu i tam prace społeczne. No to jest, no ja powiem tak, wyrok w zawieszeniu to jest całkiem rozsądna kara, tylko jeżeli ktoś, że tak powiem, groźby karalne wobec sędziego, rozumiem, stosował, tak? Nie, no to... groźby stosował, że za chwilę pójdzie i pobije kolejnych. No to ja uważam, że w tym momencie to były groźby karalne i prokuratura powinna natychmiast następne postępowanie przeciwko nim wszcząć. Zobaczymy, czy to zrobi. Jeżeli nie zrobi, to znaczy, że prokuratura przemykała się. I Paweł Piekarczyk, jedno zdanie. To są takie momenty, takie dni i takie pytania, w których człowiek zadaje sobie pytania, czy czasem ten świat się nie kończy. Ja przestrzegam Państwa, nie kończy się. Znaczy, to wszystko już było, to wszystko już się zdarzało w historii. Historia to jakby toczyła się kołem dalej i świat wychodził z tego obronną ręką. Pojawiały się ruchy odnowy, pojawiała się nadzieja, może nie tyle nadzieja, bo nadzieja jako cnota ewangeliczna jest zawsze i można się jej co najwyżej wyrzec, a nie utracić. Natomiast to nie jest tak, że to, o czym teraz Katarzyna mówiła, to jest jakiś
powszechny i obowiązujący obraz. Ci ludzie stanowią, w rzeczywistości stanowią drobny margines, który stał się w tej chwili niezwykle głośnym marginesem. I pamiętajcie Państwo, słuchając tych wszystkich rzeczy, że należy mieć do tego taki właśnie stosunek. No, zdrowy dystans. I tutaj musimy postawić kropkę, bo Witek Newelicz na nas czeka. Witek jest na Ukrainie, więc będziemy sprawdzać, co się dzieje w okolicach Bachmutu i nie tylko. Paweł Piekarczyk, Marian Kowalski, bardzo serdecznie dziękuję. Krótka przerwa i przenosimy się, przynajmniej spróbujemy przenieść się na Ukrainę.